Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Chemik i dzisiaj Was zapraszam na zestaw komputerowy, o który też prosiliście, czyli komputer w kwocie 7000 zł. Tak więc zapraszam Was na wirtualnik z takowym komputerem. Jedziemy! Dobrze, tak więc lecimy do procesora i tutaj postawiłem na najnowszego i5-13400F. Jest to konstrukcja już 10-rdzeniowa i 16-wątkowa. Z tego co pamiętam tak dokładnie, mamy tutaj tą budowę hybrydową, gdzie mamy rdzenie Performance oraz Efficiency, czyli mamy 6 rdzeni wydajniejszych i 4 mniej wydajne. No i jest to naprawdę duży ukłon dla Intela, że wprowadził też tą budowę hybrydową nie tylko w procesorach z odblokowanym mnożnikiem, ale też w tych z zablokowanym mnożnikiem. No i szczerze powiedziawszy, aż cieszę się, że w końcu mogłem Wam oferować naprawdę bardzo wydajne i bardzo fajne jednostki CPU, które na razie są dość kiepsko wycenione, ale no cóż, za wydajność troszeczkę trzeba dopłacić. Stąd i5-13400F padło właśnie wybór na nią w tym zestawie. Dobra, lecimy do płyty głównej i tutaj zatrzymamy się na dłużej. Płyta główna B660 Gaming X DDR4. Jasne, spoko, polecana. Ostatnio też była ta sama płyta główna. I powiecie, no co za różnica, kurczę, tutaj Chemik rzuca kompa o 2000 droższego, a ta sama płyta i nie jeden inny komponent będzie ten sam. Ale z racji, że ta płyta jest naprawdę bardzo fajna, wypasiona, to postawiłem właśnie na tą konstrukcję. Tylko że jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć oczywiście, co na tej płycie się znajduje, no to tak na szybkiego w roli przypomnienia, jak coś tu więcej macie w materiale z poprzednim z piątku, karta w rogu ekranu. No i tutaj mamy naprawdę potężną sekcję zasilania w pełni chłodzoną, mamy tutaj 3M2, co to oczywiście cieszy, mamy szerokie podłączenia do dysków, do diod, do USB i tak dalej, ale zatrzymałem się na chwilę przy panelu tylnym wejść. Mamy tutaj dedykowane USB do właśnie flashowania BIOSu. Jeżeli czujecie się na siłach, to możecie to zrobić samemu. Natomiast podczas składania komputera, żeby w ogóle nasz komputer mógł zostać uruchomiony z tym Intelem 13 generacji, będziecie musieli zaktualizować BIOS. No i tutaj macie też odpowiednią notatkę w sklepie, albo wykupujecie usługę aktualizacji BIOSu. Wtedy robi to za Was sklep. Natomiast nie uwzględniam tego w finalnej wycenie komputera, bo to można oczywiście zrobić samemu dzięki tej płycie głównej. Stąd też wybór padł na tą, a nie inną płytę. Albo właśnie robicie to samemu. Jest USB, BIOS USB. Tutaj wsadzacie właśnie nasz pendrive z BIOSem. Wtedy naciskacie na laminacie płyty głównej pewnie ten guzik tutaj na dole, który odpowiada za flashowanie BIOSu właśnie w naszej płycie głównej. Do najnowszej wersji, która obsługuje już procesor 13 generacji. Bo tak to komputer Wam się pewnie uruchomi, ale nie będzie nic, więc po prostu będą się śmigła kręcić i tyle. Stąd taka moja mała uwaga, jeżeli chcecie wybrać ten zestaw, to nie martwcie się, że na początku coś może Wam nie działać, jeżeli nie wykupicie aktualizacji usługi aktualizacji BIOSu. Natomiast tak jak mówię, można to zrobić samemu, nie jest to jakoś bardzo, bardzo trudne. W internecie jest mnóstwo tutoriali, a jeżeli Wy chcecie, żebym ja nagrał dla Was, jak zaktualizować BIOS z pendrive'a bez tak jakby używania UEFI, czyli w przypadku, gdy na przykład mamy tak jak tutaj, że niekompatybilny procesor jeszcze z płytą z racji starego BIOSu, no to dawajcie znać w komentarzu, sekcja należy do Was. Lecimy dalej do pamięci z RGB, no bo fajnie tutaj one nam po prostu będą pasować, no i też starczyło. Powiedzmy to w budżecie na RGB pamięci, dawno też nie było pamięci z RGB, stąd Kingston Fury 3600 MHz C17 z RGB, naprawdę bardzo, bardzo ładne i fajne pamiątki, stąd wybór padł na te, a nie inne. Zresztą teraz ogólnie te Fury są bardzo dobrze wycenione, mają fajne parametry, więc pewnie często będą w polecanych zestawach komputerowych. Dalej, chłodzenie naszego procesora, żeby było chłodniej, ciszej, no i przyjemniej dla ucha. Fera 5, klasyk nad klasykami, nie ma co się rozwodzić, po prostu bardzo wydajne i bardzo tanie chłodzenie. W zupełności sobie też poradzi z naszym Intelem, więc jak najbardziej warto dokupić, warto zużyć te 130 zł, żeby mieć pełną wydajność naszej i5-13400F, podkreślę jeszcze raz, 13400F. Dobra, lecimy dalej do dysku. No to klasyk, znacie na pewno Lexar NM620, no nadal jest najbardziej moim zdaniem opłacalny dysk, czy to 500, czy to 1000 GB,
właśnie M2, właśnie na złącze PCI Express 3.0 jeszcze. No daj mówię, te dyski na 4.0 są raczej nieopłacalne pod gaming. No dobra, lecimy dalej do zasilacza. Tym razem padło na Seasonica G12 80 Plus Gold, 850 W. Pewnie z 650 W też by starczyło, ale mamy zapas tutaj, więc lepiej mieć zapas. Niestety nie jest modularne okablowanie. No trudno, ale powinniśmy sobie dać radę wszystko upakować w naszej obudowie. Mamy 5 lat gwarancji, no i Seasonic to Seasonic. Mamy płaskie kable, więc będzie to fajnie się układało w naszej obudowie. Zasilacz bardzo ładny, czysty, jeżeli chodzi o taki design. No nie ma żadnych wodotrysków, a jeżeli chodzi o samą elektronikę, no to jest też naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tutaj Seasonicowi można w 100% zaufać. Tak, więc tym razem padło na Seasonic G12. Który to wylądował w koszyku z zestawu komputera za 7000 zł. No i lecimy dalej do obudowy Endorphis Signum 300 RGB, no bo lubicie RGB, jest to fajna rozświetlona skrzyneczka, bardzo przewiewna, mamy tutaj aż 4 śmigła, no i mamy też dużo, dużo otworów wentylacyjnych. No przez to, tak na dobrą sprawę, w kwocie 369 zł jest to jedna z ciekawszych zdecydowanie wyborów, jeżeli chodzi o obudowy właśnie do komputera. Chciałem na początku wziąć RG6V, ale budżet na to nie pozwolił, niestety. Ja nie chciałem ciąć z wydajnych komponentów, jakim są procesor czy karta graficzna, stąd padło właśnie na Endorphis Signum 300 RGB. Jeżeli ktoś nie chce RGB, no to śmiało można brać jeszcze tańsze obudowy, jakieś tam na przykład Genesis Iridium 505 i wszystko będzie też jak najbardziej spoko. Ok, lecimy dalej do karty graficznej. Radeon RX 6800 XT. No i tutaj naprawdę jest to wydajna karcioszka. Jest to duża karcioszka, więc, ale spokojnie, sprawdziłem, pomieści się w naszej budowie. Mamy dwa złącze 8-pinowe do zasilania naszej karty. No i ten ten Sapphire Radeon jak najbardziej tutaj sobie będzie dawał radę w najnowszych grach komputerowych. No jak sobie widzicie, najniższa cena od ostatnich 30 dni, co też bardzo cieszy. Promocja na 3600. Da, bardzo, bardzo dobra, tak raczy okazję. Do karty dostajecie jeszcze dwie gry, więc tym bardziej jest to fajna, moim zdaniem, okazja. No i cóż, przechodzimy w takim razie do koszyka. Koszyk wygląda tak. 7068 zł. Tyle wyszło. Natomiast weźcie pod uwagę to, że jeżeli tak powiem, te promocje na Nortona i na gry się skończą, no to wyrzućcie to z koszyka, bo nie ma sensu przepłacać za Nortona, który jest gratisowy, czy też za te gry, które też są w tym wypadku gratisowe. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli będziecie patrzeć na koszyk, to nie przerażajcie się, bo właśnie zapisana lista propozycji zawsze obejmuje ceny tych gratisów po normalnych cenach, więc tutaj będzie zdecydowanie więcej, ale jak wrzucicie propozycję do koszyka, no to wtedy będzie już kwota 7068 zł i 2 grosze. Jeżeli materiał się podobał, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawisz łapę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, co by nie ominęły Cię kolejne polecane zestawy komputerowe, oceniam Was sprzęt, czy też wszelakie testy właśnie sprzętu komputerowego i nie tylko. Napisz, co sądzisz o tym zestawie komputerowym w sekcji komentarzy, będzie mi niezmiernie miło. Jeżeli ostatnio składałeś jakiś zestaw komputerowy, pochwal się tym, też będzie mi bardzo, bardzo miło. Natomiast w tym filmie to było na tyle. Ja Wam gorąco dziękuję za uwagę, no i tradycyjnie widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Mój Chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.